Zabić męża? To nic trudnego. Wystarczy dobrze naostrzona siekiera, sensowne alibi, postawa zrozpaczonej, przerażonej żony i kochanek, który wesprze przy zorganizowaniu mordu i potwierdzeniu zmyślonej wersji zdarzeń. Brzmi prosto, ale nie powiedziałam, że to działa. Łatwo jest dokonać zbrodni, trudniej poradzić sobie z jej konsekwencjami i ukryciem prawdy. Zwłaszcza gdy w kraju, w którym mieszkacie, wciąż działa i ścina głowy Madame Gilotyna. Historia, którą wam opowiem, jest zwyczajna i zarazem wyjątkowa. Choć znacznie częściej mężczyźni zabijają swoje partnerki, to na pewno każdy z was słyszał o tym, jak pani zabiła pana. Germaine Leloi Godefroy zamordowała swojego męża, wykorzystując niedoskonały plan, jaki przedstawiłam wam na samym początku. Jej koniec był smutny, krwawy i przeszedł do historii egzekucji we Francji, chociaż Germaine nie jest tak znana jak pozbawiona głowy królowa Maria Antonina czy Amit Jandubi, ostatni zgilotynowany morderca. Posłuchajcie. Germaine Godefroy urodziła się 18 maja 1917 roku w liczącym zaledwie 800 mieszkańców miasteczku Cromière w zachodniej Francji. Pochodziła z biednej, wielodzietnej rodziny. Miała 5 rodzeństwa, 2 braci i 3 siostry, z których do dorosłości dożyła tylko Germaine i jej starsza siostra Josephine. Nie wiemy, jak przebiegało jej dzieciństwo i dorastanie. Była zwykłą dziewczyną w zwykłej rodzinie na francuskiej prowincji. Gdy podrosła, oczywiście musiała na siebie zarobić. Najmowała się do dorywczych prac w okolicznych gospodarstwach i sklepach. Jej sytuacja finansowa poprawiła się, gdy w wieku 20 lat poślubiła starszego około 8 lat Alberta Leloi. Zamieszkali w Boży, w malutkim mieście w departamencie Maine-et-Loire, 30 km na południe od rodzinnego Cromière. Państwo Leloi prowadzili niewielką firmę zajmującą się handlem drewnem i węglem przy Rue du Cimetière, czyli ulicy cmentarnej, niemal naprzeciwko miejscowego cmentarza. Albert był szanowanym obywatelem miasta, synem bohatera wojennego. Z powodzeniem prowadził interesy i potrafił przyciągnąć i utrzymać klientów. Ustatkowany i nudny Leloi wzbudzał zaufanie u obcych, a u żony narastającą irytację i znużenie. Rozgoryczona Germaine zarzucała mężowi brak ambicji. Podejrzewała też, że ją zdradza. Ku jej rozczarowaniu nie doczekali się dzieci. Dziś wiemy, że po prostu któreś z nich mogło być bezpłodne. Jednak dawniej szukano przyczyn chociażby w trybie życia. Powoli kobieta oddalała się od Alberta. Skierowała swoje uczucia i zainteresowanie ku młodszemu aż o 12 lat, 18-letniemu pracownikowi ich firmy, Raymondowi Boulissière. Romans był gorący i namiętny. Germaine kompletnie oszalała na punkcie młodego kochanka. Postanowiła z nim zamieszkać i zacząć życie na nowo. Kobieta szykowała się do przejęcia biznesu po mężu i prowadzeniu go wraz z nowym partnerem. Jedyną przeszkodą ku temu był Albert. 5 dni przed planowanym morderstwem Germaine poprosiła kochanka o naostrzenie siekiery i skrócenie jej trzonka, by łatwiej mogła nią manewrować. Odpowiednio przygotowane narzędzie zbrodni niepostrzeżenie wniosła do domu, ukryte w naręczu drewna. Potem schowała siekierę w skrzyni pod piecem. 10 grudnia 1947 roku, po 10 latach małżeństwa, Germaine zabiła swojego męża. Tego dnia wieczór spędziła u kochanka. Oddała mu całe swoje oszczędności, 82 590 franków, mówiąc:
Ukryj to. Powiem, że zostałam okradziona. Wróciła do domu późno, około godziny 22:30. Czekała, aż Albert zaśnie twardym snem. Śpiącego mężczyznę uderzyła siekierą dwa razy w głowę. Ostrzem, a potem trzonkiem. Mózg Alberta dosłownie rozlał się na drewnianą ramę łóżka. Plan zbrodni zakładał upozorowanie napaści i włamania, co też Germaine próbowała nieudolnie zrobić i udając przerażoną wezwała policję. Funkcjonariusze od razu wyczuli, że nikt obcy nie włamał się do domu. Nie było śladów dwóch intruzów, o których opowiadała kobieta. Germaine została zabrana na długie, wyczerpujące przesłuchanie. Policjanci nie wierzyli w historyjkę, którą im przedstawiła, dlatego w miarę szybko zmieniła zdanie i zrzuciła winę na kochanka. Gdy i te zeznania okazały się niewystarczające, ujawniła kolejnego wspólnika, młodziutkiego Pierre'a, który na jego szczęście szybko wypadł z kręgu podejrzeń. Dopiero po 12 godzinach pękła i wyznała całą prawdę. Niecały rok później, 26 listopada 1948 roku, przed sądem przysięgłym Departamentu Maine-et-Loire odbył się proces, który trwał tylko pół dnia. Rozpoczął się o godzinie 14:30 i zakończył wczesnym wieczorem. Oskarżona nie robiła dobrego wrażenia. 31-latka wyglądała na o wiele starszą kobietę, zimną i nieczułą na to, co dzieje się dookoła niej. Oczywiście jej postawę znamy tylko z relacji reporterów, którzy w morderczyni nie widzieli nawet cienia człowieka, lecz bestię, która odebrała życie Bogu ducha winnemu Albertowi. Dziennikarz La Nouvelle République pisał nazajutrz, że odpowiadała przewodniczącemu składu sędziowskiego z, cytuję, ponurym spojrzeniem i twardą miną, od czasu do czasu ocierając lekko wilgotne oczy. Ta mała kobietka o twardym sercu nie zadała sobie wiele trudu, by uratować własną głowę. Tygodnik Le Bourgeois jeszcze bardziej jej nie oszczędzał i pisał, że tego potwora trudno nazwać kobietą. Owszem, jest kobietą, ale działała z większą determinacją, cynizmem i śmiałością niż wielu mężczyzn. Wiemy tylko o jej występku i niegodziwości. Gazety nie miały litości dla Germaine. Pracowita i inteligentna Leloa, przedstawiona w sądzie jako nierozgarnięta, głupia, swarliwa i niemoralna kobieta, była z góry na przegranej pozycji. Pytanie, kto miał dla niej jakiekolwiek pozytywne uczucia, wygląda na to, że wyłącznie jej obrońca, Yves Loison. Tylko on bronił swojej klientki, oszołomionej nieszczęściem, bez wątpienia niezrównoważonej, a przede wszystkim szaleńczo zakochanej w młodym kochanku, dla którego mogła zrobić wszystko, nawet zabić. Ani sędziowie, ani ławnicy nawet nie mrugnęli okiem na te słowa. Wyrok zapadł, zanim proces się rozpoczął. Obrady ławy przysięgłych trwały ledwie kwadrans. Germaine z kamiennym wyrazem twarzy przyjęła wyrok śmierci. Jej ukochany Raymond został uznany za wspólnika morderczyni i skazany na 10 lat ciężkich robót. Ówczesny prezydent Francji, Vincent Auriol, odmówił Germaine Leloa Godefroy prawa łaski, choć sam jej obrońca pojechał do Paryża błagać o życie klientki. Egzekucja była nieunikniona. Kobieta oczekiwała na spotkanie z gilotyną w więzieniu Prepigeon w Angers. Tu na chwilę zatrzymam opowieść o Germaine, bo muszę wyjaśnić wam kilka kwestii i nakreślić sytuację, w jakiej znalazła się skazana. Od 1877 roku wprowadzono we Francji zasadę, zgodnie z którą wszystkie wyroki śmierci dla kobiet zamieniano na więzienie na mocy ułaskawienia przez prezydenta. Podobnie działo się w wielu krajach europejskich. W okresie międzywojennym, także w Polsce,
nie skazywano zwyczajowo kobiet na śmierć, a jeśli już, to jedynie w przypadku naprawdę drastycznych zbrodni. We Francji dopiero Philippe Pétain, szef proniemieckiego rządu Vichy podczas okupacji, wyraził zgodę na egzekucję kobiety i odrzucił wniosek o łaskę dla skazanej za otrucie matki i męża. Po wyzwoleniu Francji nadal ścinano morderczynie. Dokładnie 7 z nich trafiło na szafot. Germaine Godefroy to 7 skazana na śmierć. Ostatnia zgilotynowana Francuzka. Monsieur de Paris, pan z Paryża, jak określano kata, przyjął zlecenie i wybierał się do więzienia w Orze, by wypełnić swój obowiązek. Od 1870 roku kat we Francji był tylko jeden i podróżował po kraju, by wykonywać egzekucje. Jeździł nawet do francuskich kolonii razem z gilotyną i pomocnikami. Kat Jules-Henri de Fourneau, który miał ściąć Germaine, zapisał się w historii z jeszcze jednego powodu. To on wykonywał ostatnią publiczną egzekucję we Francji w 1939 roku, którą notabene spartaczył. Gdy pojawił się w Angers, nie był już młody, miał 72 lata, ani zbyt sprawny, zresztą nigdy nie był mistrzem w swoim fachu. Popadał też w alkoholizm i depresję, czemu trudno się dziwić przy tego typu zajęciu. Dla odzyskania równowagi psychicznej na co dzień prowadził mały warsztat rowerowy. Ostatnią egzekucję w karierze wykonał 29 czerwca 1951 roku, niedługo przed swoją śmiercią. Brał udział w co najmniej 350 egzekucjach. Tuż przed przybyciem do Angers, gdzie oczekiwała na niego Godefroy, dopiero co stracił 2 kobiety w bardzo niesprzyjających okolicznościach. Lucienne Fournier, 40-latka, która zabiła swojego o 30 lat starszego męża, walczyła jak lwica, wyrywała się, oddała mocz pod gilotyną, krzyczała: nic nie zrobiłam, nic nie zrobiłam. Madeleine Mouton, policjantka z Algierii, trucicielka 11 osób, z których przeżyło 7, zemdlała tuż przed straceniem. Potem przebudziła się i walczyła z pomocnikami kata. Rozpięła gorset i uniosła spódnicę ku zgorszeniu obecnych świadków. Obydwie kobiety, mimo oporu, straciły życie. Na walkę było już za późno. Nikt nie uciekł jeszcze Madame Gilotynie. Wczesnym rankiem 21 kwietnia 1949 roku więziennym korytarzem skradał się w skarpetkach sędzia, który miał Germaine poinformować, że zostało jej ostatnie 1,5 godziny życia. Zdjął buty, by nie narobić hałasu i nie wzbudzić niepokoju u innych osadzonych. Data egzekucji była tajemnicą niemal do końca, by nie stresować skazańca. Wybiła godzina 4:30. Germaine obudzono. Kobieta usłyszała, że prezydent odmówił jej prawa łaski. Blada i cicha, ubrała się bez słowa z pomocą 2 innych kobiet z celi. Porozmawiała z kapelanem Moro, wyspowiadała się, wzięła udział we mszy i napisała długi list. Potem odbyła się tak zwana toilette de condamné, toaleta skazańca, czyli obcięcie włosów i odsłonięcie szyi, by nic nie stanęło na przeszkodzie ostrzu gilotyny. Kobieta odmówiła tradycyjnego ostatniego kieliszka rumu, wypijanego dla kurażu i ostatniego papierosa. Święte obrazki ukryła w staniku i weszła na szafot już tylko jako Germaine Godefroy. Nazwisko męża zostało jej odebrane. Pomocnik kata, Georges Perruchot, tak pisał o tej chwili w swoim dzienniku. Bardzo dostojna kobieta. Przemówiła do nas cichym głosem. Wszyscy byliśmy wzruszeni. Obciąłem jej włosy, a następnie, kiedy podciąłem jej stanik, aby odsłonić ramiona, ale nie za nisko, aby nie było widać jej klatki piersiowej,
Widziałem, że ukryła pobożne obrazy. Wbrew przepisom zostały jej pozostawione. Umarła, szepcząc modlitwę. Bez oporu dała się ułożyć i przypiąć skórzanymi pasami do ruchomej deski, tak zwanej kołyski, po czym wsunięto jej głowę i szyję w otwór określany lunetą. 40-kilogramowe ostrze gilotyny opadło o godzinie 5:50 rano. Odcięta głowa spadła do kosza i bezgłowe zwłoki pod 5 pasów zsunięto do drewnianej skrzyni. Ostatnie chwile Germain widziało zaledwie kilku mężczyzn obecnych przy egzekucji zgodnie z procedurami. Sędziowie, którzy powinni byli stać pod gilotyną, wycofali się. Nie zamierzali patrzeć na śmierć kobiety, chociaż sami wydali wyrok. Przewodniczącego sądu reprezentował jego doradca. Prokuratora, który wnioskował o karę śmierci, zastąpił sędzia Mitar, ten, który do celi wszedł w skarpetkach. Nawet obrońca Germain wysłał zastępcę. Czy jedyne pozostałe przy życiu bliskie jej osoby, matka i starsza siostra, wiedziały, co ją czeka tego ranka? Czy stały pod murami więzienia? Raczej wątpliwe. Sama skazana dowiedziała się o wszystkim niemal w ostatniej chwili. Na pewno wiemy, że zezwolono na jej pochówek. Pomocnicy kata, którzy odpowiedzialni byli za pogrzebanie ściętego skazańca, złożyli ciało Germain do grobu na miejscowym cmentarzu w Angers. Zapewniam was, że zwłoki pochowano razem z odciętą głową. Godefroy miała to szczęście, że nie towarzyszył jej tłum gabiów, który pewnie obrzuciłby ją niejednym paskudnym epitetem. We Francji po raz ostatni wystawiono gilotynę na widok publiczny przed więzieniem w Wersalu 10 lat wcześniej, 17 czerwca 1939 roku. Wielokrotny morderca niemieckiego pochodzenia, 31-letni Eugène Weidmann, 2 lata wcześniej zamordował 6 osób z pomocą 2 wspólników poznanych w więzieniu. Przystojny, czarujący, nazywany mordercą o aksamitnym spojrzeniu, morderczym dandysem czy też mordercą o twarzy anioła, jako jedyny z trójki członków szajki miał zostać zgilotynowany. Podczas procesu, który przyciągał uwagę całej Francji, zaprezentował się jako elegancki mężczyzna, mający świadomość swojego uroku, a jednocześnie pewny siebie, pyszałkowaty zbrodniarz. Stopniowo, z rozprawy na rozprawę, tracił jednak rezon, coraz bardziej czuł zbliżające się widmo ostrza gilotyny. Odpowiadał cierpliwie na pytania w sądzie. O każdym z morderstw popełnionych tylko dla pieniędzy mówił ze szczegółami i bez ogródek. Od maja do listopada 1937 roku tłumy turystów zjeżdżały do Paryża na wystawę światową. Weidmann i jego kompanii chcieli wykorzystać naiwność przybyszów i wpadli na pomysł, że będą ich po prostu okradać i zabijać, by zatrzeć za sobą ślady. W lipcu 1937 roku 22-letnia amerykańska tancerka Jean de Koven przyjechała w odwiedziny do ciotki. W hotelu poznała pewnego Niemca, mówiącego swobodnie po angielsku i francusku. Po spotkaniu z nim napisała do przyjaciółki, cytuję: „Właśnie poznałam uroczego, inteligentnego Niemca, który przedstawił się jako Siegfried. Może zagram wagnerowską rolę, kto wie? Odwiedzę go jutro w jego willi w pięknym miejscu w pobliżu słynnej rezydencji, którą Napoleon podarował Józefinie”. Jean, zauroczona Weidmannem, bo to on przedstawił się jako Siegfried Sauerbrei, wybrała się do jego domu, wynajmowanego w Saint-Cloud pod Paryżem. Spotkanie zaczęło się od niewinnej rozmowy i przeglądania pamiątek z podróży. Jean miała nowy aparat fotograficzny i robiła Niemcowi zdjęcia. Gdy powoli zapadał zmrok, dziewczyna postanowiła wyjść i wrócić do ciotki. Otwierając torebkę, pozwoliła, by mężczyzna dostrzegł w środku zwitek banknotów. „Lubiłem rozmawiać z nią po angielsku, ale bardziej potrzebowałem pieniędzy, które miała w torebce”,
zeznawał w marcu 1939 roku, co skwapliwie zapisał dziennikarz Oakland Tribune, obecny na rozprawie. Gdy dziewczyna piła herbatę, zaszedł ją od tyłu i udusił. Bez żalu opowiedział, że Jean miotała się, gdy zaciskał ręce wokół jej ślicznej szyi. W końcu oświadczył: nie wiedziałem, że uduszenie kogoś może być aż tak trudne. Dziewczynę pogrzebał pod schodami willi. Jej rozłożone zwłoki odnaleziono ponad 4 miesiące później. Obok ciała leżał aparat z kliszą, na której ofiara uwieczniła swojego mordercę. Policja zlekceważyła zgłoszenie ciotki o zaginięciu dziewczyny. Policjanci byli przekonani, że piękna i młoda Amerykanka właśnie przeżywała gorący romans w stolicy Francji. Zbagatelizowali również żądanie okupu, jakie listownie otrzymała ciotka Jean. Porywacze oczekiwali $500 za dziewczynę. Nie doszło jednak do transakcji. Nikt też nie odpowiedział na propozycję ojca zaginionej, oferującego $1000 nagrodę za informację o jego córce. Policjanci zmienili zdanie dopiero ponad 2 tygodnie później, gdy ktoś zrealizował jej czeki podróżne. Nieznana kobieta udawała Jean i podrobiła nieudolnie jej podpis. Była to kochanka jednego z członków szajki, ale o tym policja jeszcze nie wiedziała. Weidman w kolejnych miesiącach zabił w okolicach Paryża w sumie 5 osób. Szofera, producenta teatralnego, prywatną pielęgniarkę oraz jednego ze wspólników, który planował donieść o wszystkim na policję. Modus operandi sprawców polegał na porywaniu i okradaniu ofiar, które ginęły od strzału z pistoletów kark. Egzekucji dokonywał Weidman. Ostatnią ofiarą był agent nieruchomości. Gdy zniknął, policja przeszukała jego biuro i znalazła wizytówkę Niemca z adresem willi w Saint-Cloud. 8 grudnia agenci Sûreté zapukali do drzwi wynajętego przez Weidmana domu. Doszło do strzelaniny, którą zainicjował Niemiec. Niestety policjanci nie mieli przy sobie broni. Takie to były czasy. Na szczęście jeden z nich chwycił za młotek, który leżał na stoliku przy wejściu, i powalił mordercę. Weidman natychmiast stracił przytomność. Na zdjęciach, które w następnych dniach opublikowały gazety, widać mocno poturbowanego mężczyznę z zabandażowaną głową i lewą dłonią. Jednym z obrońców Weidmana był mecenas Vincent de Moro Giaferi, ten sam, który 17 lat wcześniej bronił najsłynniejszego przed wojną seryjnego mordercy we Francji, Henri Désiré Landru. Uważał, że młody Niemiec jest ofiarą faszyzmu. Cytuję: bronię dziecka, które uczono, że siła stoi wyżej niż prawo. Dziecka, które było świadkiem tysięcy zabójstw, które widziało odrodzenie średniowiecznego barbarzyństwa. Wieczorem 31 marca 1939 roku sędziowie z Wersalu skazali Weidmana na śmierć. Egzekucję wyznaczono na dzień 17 czerwca tego samego roku. Dzień przed spotkaniem z Madame Guillotiną Weidman dyskutował o swoim pobycie w Kanadzie ze swoimi mecenasami. Przy tym bawił się z 2 kotami, które pozwolono trzymać mu w celi. Pisał listy. Jak wspomina André Obrecht, wówczas zastępca naczelnego kata Francji, a w przyszłości naczelny kat, skazany owijał szmatami łańcuchy, by nie słyszeć ich brzęku. Prokurator wydał zgodę na otwarcie kawiarenek wokół placu Louis Barthou przez całą noc poprzedzającą egzekucję. Ciekawscy i dziennikarze czekali do następnego ranka, głośno rozprawiając, jedząc i pijąc trunki. O 1 w nocy pojawiły się służby porządkowe, by ustawić barierki blokujące dostęp do miejsca kaźni. O 2:50 ustawiono gilotynę. Kat, wówczas 61-letni Jules-Henri de Fourneau, ubrany był w płaszcz z gabardyny i filcowy kapelusz z rondem. Tłum zaczął wykrzykiwać: na śmierć! Policjanci przeganiali reporterów robiących zdjęcia z fleszami. Obowiązywał oficjalny zakaz robienia zdjęć gilotynie.
Nie wiedzieli, że sprytniejsi dziennikarze ustawili się z aparatami na wyższych piętrach domów przy placu. W jednym z okien była nawet kamera, która zarejestrowała całą egzekucję. Wczesnym rankiem 17 czerwca do celi, tej samej, w której w 1922 roku siedział Henri Landru, dotarł naczelnik więzienia, prokurator republiki, obrońcy i strażnicy. Mecenas René Jardin z oczami pełnymi łez objął osadzonego. Skazany był blady i przerażająco spokojny, jak donosił następnego dnia dziennik Paris Soir. Po zakończeniu formalności Weidman uczestniczył we mszy w więziennej kaplicy, o co poprosił wcześniej. Następnie przygotowano go do egzekucji. Zrezygnował z ostatniego papierosa i tradycyjnej szklaneczki rumu. Naczelnik poprowadził wszystkich w stronę miejsca egzekucji. O 4:30 rano wyprowadzono więźnia przed więzienie Saint-Pierre, obecny Pałac Sprawiedliwości w Wersalu. Przygotowany Weidman z odsłoniętymi, zmarzniętymi ramionami wyszedł na plac, na którym zebrało się wielu gapiów. Nieruchoma, woskowa twarz skazańca zwróciła uwagę dziennikarzy. Tylko słynne, piękne oczy zdradzały panikę. Popychany do przodu podszedł bliżej gilotyny, otoczonej kordonem policji wstrzymującym napierający, wrzaskliwy tłum. Przybyło ich jeszcze więcej z powodu opóźnienia egzekucji o 45 minut. Nowy naczelny kat Jules-Henri de Fourneau nie bardzo przykładał się do obowiązków tego dnia. Pokłócił się z prokuratorem o dokładny czas egzekucji, a przede wszystkim nie dopilnował montażu gilotyny. Jednak na placu zachował spokój, zimny chłód i opanowanie. Wydawał pojedyncze komendy swoim pomocnikom. Nie padło żadne zbędne słowo. Wśród gawiedzi spragnionej krwi, i to dosłownie, jak się okaże, był 17-letni Christopher Lee, w przyszłości gwiazdor kina, oraz matka ostatniej ofiary gilotyny. Asystenci kata położyli skazanego ze skrępowanymi kostkami i łokciami na brzuchu, na desce. Przypięli go pasami, ale przy opuszczaniu ławki do pozycji horyzontalnej zawiasy okienka lunety, w którą wkładano głowę, zacięły się. 3 razy kat próbował domknąć deskę. Atletycznie zbudowany skazaniec nie walczył, tylko odruchowo chował głowę w ramionach, a jego ciało wyginało się. Finalnie pomocnicy kata po prostu przetrzymali jego ciało, wciskając na siłę głowę w okrągły otwór lunety, unieruchamiając jego kark. Z drugiej strony pomocnik, tak zwany fotograf, trzymał włosy skazańca, by ten się nie szarpał. Tym czynnościom zawsze towarzyszył stres. Pomocnicy kata, trzymając ręce z jednej strony na ramionach, z drugiej na głowie ofiary, mogli stracić palce, co się zdarzało. Minęło 12 sekund, po czym ostrze Madame Brzytwy opadło z cichym świstem. Odcięło głowę od ciała i odskoczyło. Bezgłowe zwłoki zsunęły się po desce do wikinowego kosza. Była godzina 4:32. Pomocnicy kata zaczęli czyścić ostrze. Ludzie byli rozczarowani, że egzekucja trwała tak krótko, a przecież była powolniejsza niż zwykle. Cała procedura powinna była trwać nie 12, a około 7-9 sekund. Ze stojącego obok czarnego furgonu zaprzężonego do starego konia wyciągnięto czarną trumnę. Ciało zawieziono na cmentarz de Gonar. Dzięki pewnej młodej Niemce nie pochowano Weidmana w zbiorowym grobie, lecz osobno, w nieoznaczonej kwaterze. Pozostała pewna tajemnica. Weidman, wychodząc z celi śmierci, wręczył mecenasowi Jardin podłużną kopertę, mówiąc, że chce być z nią pochowany. Co skrywała? Nie wiadomo.
Policja trzymała dziennikarzy i tłum z dala od miejsca egzekucji, ale po zabraniu ciała, kiedy policjanci odeszli, tłum rzucił się na krew skazanego. Zgodnie ze starym przesądem, umoczona we krwi ofiary chusteczka miała kobietom zapewnić płodność. W dawnych czasach do świeżo zdekapitowanych zwłok ustawiali się epileptycy, by chłeptać tryskającą krew. Media, które z taką lubością skwapliwie notowały każde słowo i uwieczniały obraz na kliszy, pisały w następnych dniach o obrzydliwym, niesfornym tłumie, przepychającym się wrzaskliwym, gwiszczącym. Skandal wybuchł 22 czerwca, gdy opublikowano zdjęcia z egzekucji na łamach tygodnika Match, późniejszego Paris Match. Najwyżsi przedstawiciele władzy we Francji doszli do wniosku, że publiczne egzekucje nie mają już charakteru odstraszającego i nie mają pozytywnego wpływu na wychowanie społeczeństwa. Cytuję. Publiczna egzekucja promuje podłe instynkty natury ludzkiej i zachęca do ogólnego awanturnictwa i złego zachowania. Po ścięciu Weidmana prezydent Albert Lebrun wprowadził zakaz publicznych egzekucji we Francji i jej koloniach. Od tamtej pory wykonywano je dyskretniej, za więziennymi murami, w okolicach godziny świtu. Miejsce wykonania kary śmierci przykrywano plandeką, tak iż skazańcy nie mogli zobaczyć nawet nieba w ostatniej chwili życia. Natomiast kaci chwalili sobie zmianę, ułatwiała im pracę. W takich właśnie warunkach wydała ostatnie tchnienie Germaine Godefroy. 28-letni morderca Amit Chandoubi został zgilotynowany 10 września 1977 roku w Marsylii i była to ostatnia egzekucja na gilotynie w Europie. Karę śmierci we Francji zniesiono 4 lata później. Sondaże pokazują, że 70% Francuzów życzyłoby sobie powrotu Madame Gilotyny, którą podziwiać można obecnie tylko w muzeum. Źródła, z których korzystałam, to książka Jeana Kerra, Czarny dziennik kata, wspomnienia André Obrechta, który wykonał 322 egzekucje. Uwaga! Książka nie jest oryginalnym dziennikiem przedostatniego kata Francji. Sporo w niej fantazji autora została fatalnie przetłumaczona na język polski. Polecam tylko dla odważnych czytelników i cierpliwych. Wykorzystałam również moje ulubione źródła, czyli archiwalne artykuły z francuskich gazet, opublikowane na platformie Retro News z płatnym dostępem. Courrier de l'Ouest, La Nouvelle République, Le Segrin, La Gazette Provençale, Le Bourgeois. Polecam Wam przy okazji książkę pod tytułem Machiny do tortur, kat, narzędzia, egzekucje, Roberta Jurgi. Ma formę encyklopedii, w zwięzły sposób opisuje różne metody najsurowszych kar. Postscriptum. Przy realizacji odcinka nie ucierpiał żaden mężczyzna. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, na wykładach, na burlesce, podczas koncertów jazzowych. Do zobaczenia. Renata z worka kości. Wdowa. Postscriptum numer 2. Madame Gilotyna miała również inne określenia. Jednym z nich było słowo wdowa.